Siemka. Ty Mateusz, jak coś znowu nagrasz na tego pendrive'a? Witam serdecznie na obiekcie Bialskim przy ulicy Piłsudskiego 38, na którym za chwilę na boisku ze sztuczną nawierzchnią rozpocznie się kolejny mecz o mistrzostwo trzeciej ligi grupy czwartej. W Podlasie po raz czwarty wystąpi na własnym boisku, tak wynikało z terminarza. Tym razem kolejnym wymagającym przeciwnikiem naszej drużyny jest zespół Podhala Nowy Targ. Wcześniej tutaj prezentowały się zespoły Orlok z Polekrazji Podlaski, Stali Stalowa Wola, a kilka dni temu Świdnickiej Awi. Póki co nasza drużyna prezentuje się na własnym obiekcie rewelacyjnie, 4 mecze, 4 zwycięstwa. Po 2 do 1 z Orletami z Powlek i Stalą Stalowa Wola oraz 4 do 2 z Awią Świdnik. Dzisiaj do nas przyjechała drużyna z dalszych zakątków naszego kraju, z Nowego Targu, zespół Podhala, który wiosną zwyciężył raz na wyjeździe w Świdniku z Awią 1-0. Na mecze zremisował u siebie z Lewantem 0-0 i również na własnym boisku z Siarką Tarnobrzeg 1-1 oraz zwyciężył u siebie Wisłę Sandomierz, przepraszam, w takim razie Podhale 2 zwycięstwa, 2 remisy. Zwyciężył również Wisłę Sandomierz 1-0. Tak więc dwie drużyny dzisiaj mierzą się, które jeszcze nie przegrały wiosną, ale Podhale plasuje się po 25 kolejkach na wysokim 6 miejscu, ma 39 punktów, nasza drużyna jest 17, 11 punktów mniej. Większość punktów Podlasie zdobyło na własnym obiekcie. Z 12 meczów 8 zwycięstw, 1 remis, 3 porażki. Jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe Podhala, to 4 zwycięstwa, 2 remisy i 6 porażek. W dniu dzisiejszym oprócz meczu Podlasia z Podhalem, Orlęta z Połek podejmują o 15.30 Hetman Zamość. W pierwszej rundzie w Nowym Targu Podhale zwyciężyło Podlasie 2-1. Prowadzenie dla gospodarzy zdobył w 15 minucie Damian Lepiarz, wyrównał 2 minuty później rzutu karnego Kamil Kocoł, a zwycięskiego gola w 21 minucie zdobył Michał Dudek. Jeżeli chodzi o nowotarski klub piłkarski Podhale Nowy Targ, to klub ten powstał w 2009 roku z połączenia sekcji piłki nożnej klubu sportowego Szarotka Nowy Targ i drugoligowego klubu piłki halowej Krokus Podhale Nowy Targ. W sezonie 10-11, a więc 10 lat temu
pierwsze miejsce w klasie B i awans. Kolejny sezon, pierwsze miejsce w klasie A i awans. W sezonie 12-13, ósme miejsce w nowosądeckiej klasie okręgowej, ale po roku pierwsze miejsce i awans. W sezonie 14-15, pierwsze miejsce w grupie wschodniej małopolskiej czwartej ligi i awans do trzeciej ligi. Od tamtego czasu zespół ten prosto występuje na tym poziomie rozrywkowym. W sezonie 16-17 8 miejsce, 17-18 5, następnie drugie miejsce, to było 2 lata temu, po 76 punktów ze Stalą Rzeszów wtedy Podhale zdobyło. A w związku z tym, że w bezpośrednich meczach było 1-1 i 2-1 zwyciężyła Stal, to Stal Rzeszów awansowała do drugiej ligi. Jeżeli chodzi o bezpośrednie mecze Podlasia z Podhalem, to rozegrano do tej pory 8 takich spotkań. Tylko raz nasza drużyna wygrała, raz zremisowała i poniosła 6 porażek. Zwycięstwo było w sezonie 17-18 w Białej Podlaski. Podlasie wygrało 2-1. Zanim przedstawię skład drużyn, to informuję, że sponsorami i partnerem technicznym Podlasia w rundzie wiosennej sezonu 2021 są miasto Biała Podlaska, Twarowski deweloper, Brykoman Biała Podlaska, Nowoczesna Hurtownia Budowlana, Rolety.eu, Przedsiębiorstwo Damel Elżbiety Dębowskiej, Pec Biała Podlaska, Wodociągi Biała Podlaska, Hurtownia Trasa Grupy Foreglat oraz AMH 365 Sport, licencjonowany dystrybutor Tunela. Sponsorem tytularnym transmisji online, która jest prowadzona już w tej chwili, jest jacka firma Marolex. Zapraszamy do salonu meblowego przy ulicy Jana III Sobieskiego 22 oraz na www.meblebiala.pl. Kupując w Marolexie, każdy wspiera MKS Podlasie Biała Podlaska. Za chwilę zespoły pojawią się na boisku. Przedstawiam składy podstawowych jedenastek. Zespół gości w bramce Maciej Styrczula, z dwójką Oliver Jansson, z szóstką Arkadiusz Lewiński, z ósemką Patryk Serafin, z jedenastką Michał Grunt, z siedemnastką Maciej Tonia, osiemnastka Kamil Palacz, dziewiętnastka Maksymilian Kocz, numer 21 kapitan drużyny Mateusz Mianowany, 25 Samuel Lubiński, 26 Michał Dudek. W rezerwie gości Dominik Dunaj, Damian Lepiarz, Szymon Jeziorski, Michał Nawrot, Juliusz Moris, Wojciech Koblarczyk i Dawid Dunarek. Trenerem Podhala jest Marcin Zubek, asystentem Maciej Gadowski, trenerem bramkarzy Rafał Kwieciej, kierownikiem drużyny Arkadiusz Marczyk, a fizjoterapeutą Bartłomiej Malarek. W naszej bramce Wiktor Krasowski, z dwójką Krzysztof Salak, z szóstką Eryk Kobza, z dziewiątką Mariusz Chmielewski, z dziesiątką Maciej Wojczuk, z jedenastką Kacper Dmitruk, z trzynastką kapitan drużyny Paweł Zabielski, z siedemnastką Jarosław Kosieracki, numer 21 Mariusz Łukasiewicz, 69 Gabriel Mierzwiński i numer 77 Tomasz Andrzejuk. W rezerwie Oskar Kasperek, Olaf Martynek, Mateusz Golba, Sebastian Całka, Jakub Rojcki, Przemysław Strodzik, Andrii Archipow. Trenerem Podlasia jest Rafał Gorysiuk, trenerem bramkarzy Mateusz Bożyn, asystentami w dniu dzisiejszym Kamil Bartoszek i Tomasz Liścierów, kierownikiem drużyny Andrzej Kłasiu, analitykiem Grzegorz Nowak i fizjoterapeutą Paweł Kliniuk. A spotkanie dzisiejsze poprowadzi trójka sędziów w spotkach Płackiego Związku Piłki Nożnej. Jako główny Krzysztof Pachołek, pomagać mu będą asystenci Paweł Paryniak i Jakub Kida.
tradycyjnie piłkarze Podlasia mają tak oddanych kibiców, że fundują im napoje na mecz. W tym spotkaniu fundatorami są Marek Andrzejów, Jan Lewczuk, Ryszard Zgier, Marek Kajs i Marian Ciok. Serdecznie dziękujemy. Hey! 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 H
Yeah.
Ale!
Dawaj, 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 dawaj!
Przypominam sponsorów partnera technicznego naszej drużyny w rundzie wiosennej sezonu 2021. Nasz klub wspomaga Miasto Biała Podlaska, Twarowski Developer, Brickowan Biała Podlaska, Nowoczesna Hurtownia Budowlana, Rolety.eu, Przedsiębiorstwo Damer, Elżbiety Grybowskiej, Przedsiębiorstwo Energii Ciemnej Białej Podlaskiej, Jarskie Wodociągi i Kanalizacja, Biała Podlaska, Hurtownia Trasa Grupy Choregnat oraz AMH 365 Sport, licencjonowany dystrybutor firmy Pumel. A sponsorem tytularnym transmisji online z dzisiejszego meczu jest firma Maronex z Białej Podlaskiej, która zaprasza do salonu metrowego przy ulicy Jana III Sobieskiego 22 oraz do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej www.meblebiala.pl. Kupując w Maronexie, wspieramy MKS Podlasie. W dniu dzisiejszym jeszcze będzie rozegrane jedno spotkanie w rodzaju Podlasie.
Śląskim Orlenem w Kamlach podejmą ostatnią drużynę w tabeli, czyli Hetman Zamość. Mecz rozpocznie się o godzinie 15.30. Natomiast kolejny mecz Podlasia zostanie rozegrany w sobotę 10 kwietnia o godzinie 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasza drużyna pojedzie do Ostrowca na mecz z tamtejszym Krzą. A kolejne spotkanie Białej Podlaskiej odbędzie się w środę, ponieważ na 14 kwietnia wyznaczona jest kolejka. Następna, 29. Rywalem Podlasia na tym obiekcie, liczymy na to, będzie Włóczanka Wólka Pełkińska. Początek meczu w środę 14 kwietnia o godzinie 15. Natomiast w Wielką Sobotę dokończenie obecnej kolejki. Awia zmierzy się z Krzą. Rezerwy Krakowi z rezerwami Korony Kielce. Wiązownica podejmie Wisłę Sandomierz. LKS Ławu zagra z Lewantem Obartów. Sokół Sieniawa z Chełmianką. Stal Kraśnik z Siarką Tarnobrzeg. Stal Stalowa Wola z Jutrzenką. Natomiast mecz Wisły Puławy z Wisłą Podebica został odwołany, ponieważ w kadrze puławskiej Wisły, lidera naszej grupy, pojawił się koronawirus. Do dnia dzisiejszego jednym z najlepszych zespołów w rundzie wiosennej jest nasze Podlasie, które odniosło 3 zwycięstwa. Wszystkie na naszym obiekcie, 2-1 z Oletami z Poblek i taki sam wynik ze Stalą Stalowa Wola oraz 4-2 zwycięstwo nadają Świdnik. Wyjazdowy remis bezbramkowy pod Krakowem z rezerwami ekstraklasowej Krakowi. Natomiast pod Halę Nowy Targ również bez porażki. Ta drużyna w 3 meczach z 4 zdobyła po jednym golu i tylko jednego straciła. Obrona tak więc jest do tej pory dość skuteczna. Miejmy nadzieję, że w drugich 40 będzie wyglądał wreszcie polegnie. Na początek pod Halą się zremisowało odzyskowo z Lewantem Robartów, następnie również u siebie zremisowało 1-1 z Siarką Tarnobrzeg. Zwyciężyło 1-0 w Świdniku Awie i kilka dni temu 1-0 u siebie Wisłę Sandomierz. Jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, to tak jak mówiłem przed meczem, z 12 spotkań 4 Podhale wygrało. Lewartowiec z Lewartem 1-0, taki sam wynik we Wiązownicy. 2-0 w Radzeniu z Orletami z Poblek i 1-0 w Świdniku z Awią. Tak więc w przypadku zwycięstwa Podhale jeszcze nie straciło bramki w meczach wyjazdowych. 2 remisy, 2-2 w Kraśniku ze Stalą i taki sam wynik w Puławach z Wisły. Porażki to 1-2 w Tarnobrzegu z Siarką, w Sandomierzu z Wisłą, 2-3 w Łagowie z UKS-em, 1-2 w Sieniawie z Sokołem i 1-5 w Krakowie z rezerwami Krakowi i 1-2 ze Stalą w Stalowej Woli. Przypomnę sytuację w naszej tabeli, prowadzi Wisła Puławy, 60 punktów, 5 punktów mniej Sokół Sieniawa i później aż 13-punktowa różnica do trzeciej Włóczanki Wólka Pełkińska. Punkt mniej pod tym zespołem Stalowa Wola, na punkty Wisła Sandomierz. 6 miejsce nasz dzisiejszy rywal pod Halem Anuta, 39 punktów, po 38 mają 4 drużyny, Wisła Kadelbica, Krzo, LKS Łagów i Siarka Tarnobrzeg. Po 37 Awia Świdnik i Chełmianka Chełm. I później tak, rozwala na dzień dzisiejszy strefa spadkowa. 13 Wiązownica 31 punktów, 30 punktów ma Stal Kraśnik, 29 Lewar, o 28 Orlęta z Poblek i nasze Podlasie, 27 rezerwy Krakowi. O 3 punkty mniej za Krakowią, rezerwy Korony Kielce, no i
na dole tabeli drużyny, które punktowo odstają od pozostałych. 23 ma tylko 17, a ostatni Kepan Zamość tylko 7.
za chwilę rozpocznie się druga część meczu. Ona się w kwartale Nowy Targ. Wynik co 0-1. W naszym zespole nastąpią za chwilę dwie zmiany. Boisko opuścili grający z numerem 21 Mariusz Łukasiewicz i 69 Gabriel Wierzmiński. W ich miejsce pojawią się z numerem 30 Andrzej Archipow oraz z numerem 14 Olaf Martynek. Zespół gości będzie grał póki co bez zmiany.
spotkaniu z numerem 22 Jakub Kłęcki. Idę do ciebie! Leczy! Leczy! Leczy!
Dawaj, 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 daw
Thank you.
82 minucie na panu zero na gości podwyższył Damian Lepiarz. Zabudnij się!
Nie, to jest, pan sędzio. To jest gwizdek, którą piłkę wybije. Go! 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 Go!
Thank you.
siebie, a Polska przegrała z Puchale Prawetar 0-2. Przyszedł na pierwszej głowie zdobyło Liberianso w 15 minucie. Red Panu Zera powieszczył Damian Lepiasz. Tak więc goście przerwali pasę zwycięstwa drugiej chcieli na 6 drużyny, ale nie ma co się załamywać. Za niecałe 2 tygodnie, dokładnie za 13 dni, przyjeżdża tutaj włóczanka Wójka Pampińska i na pewno punkty zostaną dopisane, podobnie jak w poświąteczną sobotę, kiedy nasza drużyna pojedzie do Ostrowca Świętokrzyskiego na mecz tamtejszych krzewów. Dziękujemy obu drużynom za dzisiejsze spotkanie, a ja wszystkim Państwu, tym, którzy oglądają naszą transmisję online oraz tym, którzy znajdują się na obiekcie, życzę zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia.